Bezpieczeństwo, energetyka, klimat, żywność i rolnictwo to tematy, które zdominują trzydniową wizytę króla Danii Fryderyka X w Polsce, monarcha dziś spotka się między innymi z prezydentem Andrzejem Dudą. Po abdykacji królowej Małgorzaty II, królem Danii został jej syn Fryderyk X. Uroczystość przekazania tronu odbyła się 14 stycznia na zamku w Kopenhadze. Dziś monarcha rozpoczyna oficjalną trzydniową wizytę w Polsce. To jego pierwsza zagraniczna podróż. W Warszawie powita go prezydent Andrzej Duda. Na dziś zaplanowanych jest kilka punktów, mówi szef kancelarii prezydenta, minister Grażyna Ignaczek Bandy. Jest rozmowa w cztery oczy, jest rozmowa plenarna delegacji, jest potem śniadanie, które pan prezydent wydaje. I to też jest czas rozmów, więc wizyta, bym powiedziała, pełnowymiarowa. Jak wskazała szefowa kancelarii prezydenta, agenda rozmów jest bardzo bogata. Dania jest dla nas niezwykle istotnym partnerem, po pierwsze, jeśli chodzi o kwestie energetyczne, Baltic, Pipe, ale także elektrownie wiatrowe. Po drugie, jest dla nas niezwykle istotnym partnerem, bo wymiana handlowa rośnie z Danią. Po trzecie kwestie cyberbezpieczeństwa. Po czwarte, jak zawsze, tematy Polaków żyjących w Danii. Królowi towarzyszyć będzie m.in. szef duńskiej dyplomacji oraz ministrowi odpowiedzialni za energię, rolnictwo i rybołówstwo. Podczas wizyty podpisane mają zostać porozumienia dotyczące efektywności energetycznej, a także między Metrem Warszawskim a Duńskim Funduszem Inwestycyjnym. Fryderyk X dziś spotkać się ma również z marszałkami Sejmu i Senatu, Szymonem Hołownią oraz Małgorzatą Kidawą-Błońską. Monarcha złoży także wieniec przy grobie nieznanego żołnierza. Jutro, zgodnie z planem wizyty, król Danii spotka się z wiceprezydentem Warszawy Michałem Olszewskim, weźmie także udział w debacie na temat dekarbonizacji, złoży również wizytę w szkole głównej gospodarstwa wiejskiego. W piątek monarcha odwiedzi między innymi fabrykę Turbin w Szczecinie, ponadto złoży wizytę w wielonarodowym korpusie północno-wschodnim NATO.